Halo, halo, dzień dobrek, witam serdecznie. Witam serdecznie. I praktycznie jak witam, tak praktycznie zaczynamy jebaszenie w Ponton Cupie. Cześć Kardiwalu, siemaneczko. Kurka wodna, no. No gotowy jestem, gotowy jak najbardziej. Cześć Spontan. Pytanie, jaki szablon zagramy? Gdzie wolisz, żeby cię oglądać? Skąd masz lepsze profity? Znaczy głównym kanałem dla mnie jest kanał YouTube, więc jeżeli tutaj ci się wygodnie ogląda, to tu zostań. Powiedzmy, że profitów większych z tego tytułu nie mam, ale jakieś liczby, statystyki bardziej są YouTube'owe potrzebne, jeśli kiedykolwiek i do czegoś będą potrzebne. Ale przede wszystkim oglądaj tam, gdzie tobie jest wygodnie. Okej. Tower Dung. Ostatnio był taki kibel towerem. Ja na te anioły zbrejkowałem w ogóle. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że się udało zbrejkować. Gramy Jebus, MT Jebus, MT King. Bonjour, bonjour. Siema Michale. Cześć Batiusz. Cześć Słonik. No, kolejna turniejówka. Kolejna turniejówka jest, tak? Zdecydowanie nie zatrzymujemy się, tylko coraz bardziej jebaszymy. Kurde, czym dalej w las, tym więcej jebaszenia i tym lepsze jebaszenie. Już jest 1.16 Ponton Cupa. Jak się nie mylę, to Dawidu z Helllightem to też była 1.16. A Dawid już swoje rozegrał, ja jeszcze swojego nie rozegrałem. Dung też potrafi mieć sromotny kibel, nie? Zwłaszcza bez kasy. Dzięki Bullet. Siema Tyra. Szkoda, że akurat jadę do pracy. Będę starał się słuchać, co się dzieje. Życzę powodzenia. Dziękuję Mad. I spokojnej, krótkiej, owocnej, satysfakcjonującej pracy ci życzę, Madu. Oby ci się trochę milej pracowało, jeżeli gdzieś tam mój głos ci się uda wyniuchać w słuchawetce. Może wtedy dzień będzie troszeczkę milszy. Albo już jest miły, będzie jeszcze milszy. Jakby to się nie wyklucza. 5000 mamanców! Jak przebija, dam plus. Chcę zagrać towerem, przecież ostatnio był taki kibel. Dobra, będzie dobrze. Wierzę w to. Gdzie mi tutaj z tymi drobniakami? Niezłe drobniaki. Pięć sto. Cześć Ice Glaze. Siema Filip. Przyszły zwycięzca Ponton Cupa, ale byłoby zaskoczenie, nie? Czyli ja rozumiem, że jestem bardzo mocnym zawodnikiem i jednym z tych, którzy mogą wygrać całe wydarzenie. Ale akurat w Ponton Cupie, na młodzieżowych szablonach, Tyranuxus, stary, powolny dinozaur? Tam bym był zaskoczony, na pewno. Ale to oczywiście takiego zaskoczenia. Po to zaskoczenie walczę, nie? O to zaskoczenie walczę. Huzia, huzia, na juzia. Najwięcej.
Siema Donak. Hello, dinozaur. No ale taka prawda, no. Już jest ze mną poczyniony, znaczy poczyniłem ogromny progres, jeżeli chodzi o prędkość grania, podejmowania decyzji, wykonywania akcji. Nie jestem najszybszym graczem na świecie, ale jestem szybkim graczem. Ale jakby we mnie w środku, gdzieś tam, tak naprawdę jest po prostu troszeczkę szybszy dinozaur. Jestem, wiecie, jestem tym tyraksorem takim, z malutkimi łapkami, nie? W końcu tyranozaur, nie? W środku powolny, powolny dinozaurek. 7000 na minusie. Mnie to interesuje. Na plusa to zasługuje. On będzie szybkie restarty robił. 7k, na, 7k w plecy jest chłop. Znowu jebus. Dużo tych jebusów. Pewnie znowu dostanę kibel tym towerem zasranym. Ale co zrobić? Ten siema, ten jak mu tam było. Stary, z której strony? Powolny? To już nawet Ino wymięka z twoimi timerami. No niby tak, niby nie. Wiesz, mogłoby być szybciej, nie? Ja jestem ambitnym gościem. 7k na plusie. Siema Krzysztof. Ja jestem po prostu ambitny i patrząc przez pryzmat ambicji, mógłbym być szybszy, nie? Czy najważniejsze inaczej, teraz ja już umiem szybko grać. Aktualnie to, co by dało mi największą przewagę nad moimi rywalami, by było to, aby nie palić timera, kiedy palić timera nie trzeba. Ale ja po prostu to lubię. Lubię sobie popatrzeć, zastanowić się, trochę zażartować, pośmiać, jak coś śmieszne się dzieje na mapie. A inni tylko klik, 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 koniec tury. Nie, ja lubię sobie tak chwilę spędzić, nie? Przez to nieraz tego timera jest mało. Ale z drugiej strony przez to więcej frajdy mam z grania, więc chyba wyjebane w to. Wow, nie dostałem piłki drilla, ale... Aha! Wiecie, kto jest mainem? On jest mainem. On jest mainem, byczusiu! Dobra, i dzień się zaczął być... Ten dzień był już spoko. Ja się trochę się napracowałem, bo od rana kosiłem trawę. Robiłem jakieś inne rzeczy. Trochę się napracowałem. Teraz sobie tutaj przyszedłem troszeczkę się zrelaksować. Pobawić. No i wygrać przy okazji. A tu takie piękne rzeczy się dzieją. Zaż chce się grać. Chce się wstawać do pracy normalnie. On to zrestartuje. Ja mogę iść do łazienki. On to zrestartuje. Aby się nauczył generować. No dobra, generator u mnie też jest jakiś kurde z dupy. Serio, akurat to prawda. Mógłbym lepsze mapki generować. Kurwa, Korks! Nie no, Kragol, nie? Ale to też jest offense spec jeszcze z pathfindingiem. Wiem, że Dawid odpadł w 1.16, no widziałem to wczoraj niestety. Niestety Helu wyjebaszył. Kurwa, ale Korks ma 3 punkty ataku. A Krakhak ma 4. Nie? Dobra, zrestartuj, to bo za dużo opcji. Jesteś blebosomosem. Dobra, restartuj tego gościa, chyba wiem, że i tego nie zagramy. Co tu się dzieje? Czego wyeliminować mistrzostwa? A co to za jakieś wyeliminowywanie biednego Dawida, no? Niech se chłopak pogra!
No go od razu wyeliminowują, no. Jeszcze pogra Dawidu, no. Taki dobry chłopak jest. Spoko mordeczka. Na to ci go wyeliminowywać chcą. Właśnie źle się stało, że go wyeliminowali. Jakieś Hellite'y, no. Wolicie Hellite'a? Ruska wolicie w turnieju? Czy Dawidka, porządnego obywatela? Nie mówię, że Hellite jest nieporządnym obywatelem, ale... No wiadomo, że się swoim kibicuje, no. Kurde, no. Jaki Korksus! Mini kryptę zrobił, dobry Korks. Pożycz generator od szafy. Ponton Kapek, no, dokładnie. Siemka, Watas. Dawidu za dużo klnie. No dobra, ale czy to powoduje, że... Nie wiem, jakby powinien przegrywać gry? Kultura osobista powinna decydować o tym, kto wygrywa mecze? To ja też bym nie wygrywał. Kurde. Śmierdzielu. Dobra, w łeb go. Ała! Miałem teraz strzelić w szkieleciurka. W tych kryptach zawsze jest coś przyjemnego. Korkso z łapki, no i restart. Restart takiej mapy, wiedziałem, że to się stanie. Głośniejsi byli fani Hela. Hellite jest mocny, zwłaszcza na tych mapach, które są teraz w Ponton Cupie. 80% głosów było za Dawidem, ale wiesz, na polskiej transmisji, no to jakby czego się spodziewałeś? Że ludzie będą głosować na Hela? Myślę, że to taki wynik, którego się powinien człowiek generalnie spodziewać, nie? Nie czuję niczego dziwnego w tym, że taki był. Kurde, tu strzałka, tutaj coś, tu slow. Ale nie mam scholara. Ale kibel. Okej, restart. Mogę sobie pobiegać, bo bieganie jest zdrowe. Barbarzyńca, ale taki brzydki. Minus moral. Pięko. Orki, torcerki, gryfy z jakimś sirem. Dobrze, dobrze, że mogę takie rzeczy restartować, bo mam jeszcze restart, nie? Aby tyle mogę skomentować to. Armorer akurat... Spoko byłby. Ta. Sobie rozgrzeję paluszki, nie?
Chłopie, tam gdzie puszki były, grałbym to. Oczywiście ja to zrestartuję. Ile? Już jest 8? Lolek. Się rozpędziłem. Ja mam tak usunąć bohatera. W pierwszej turze. Ponton byłby dumny. No żeby się taki Solmer trafił na mapę, na której będę chciał grać. Byłoby miło, nie? Kiedy mecz z Szopą? W następnym tygodniu pewnie będziemy się umawiali. W sensie na następny tydzień, czyli od poniedziałku plus. W grafiku, w harmonogramie będzie to na pewno wyszczególnione. Jagodzianka w tym roku? Ja pewnie jadłem, ale nie pamiętam. W środku dżem jagodowy. Następuje konsumpcja trzeciej. Boże, ty grubasem będziesz zaraz. I się uspokój, chłopie, bo te twoje ćwiczenia ci na cztery jagodzianki to nie pomogą. Masz pan spust. Siema, Bibi. Broń honoru Polaków. No taki jest plan. Niby z Polakiem walczę, ale tego Polaka muszę niestety pokonać, by dalej potem móc bronić honoru. Dawidu się tam wystawił, no. To nie naturalnie, jak się wkurza. Talia Osy jest? Okej, okej. Jakieś fotki muszą być, White, bo nikt ci nie uwierzy. Kappa. Bez zdjęcia się nie liczy. Bez zdjęcia się nie liczy. Gdzie tu w ogóle widzę jedną lampę? Okej. Okay. Na hordzie orków. To nie jest mapa, którą chcesz grać. Nie. Timer zjadł. To widać. 15 km zrobiłeś? O kurde. Ciekawe ile ja zrobiłem. Pewnie z 5 km z tą kosiarką zrobiłem. Ale nie wiem jak to liczyć. Ukradną ci. Zostaw chłopu zupę. Jak wygląda obecna drabinka? O ile się nie mylę, jeżeli ja wygram z Opą, a Phantom wygra ze swoim przeciwnikiem, to następnym przeciwnikiem dla mnie będzie Phantom. Jeżeli obaj wygramy, się spotykamy w kolejnym kroku. Powiem tak. Smutno będzie wyeliminować organizatora z turnieju. No ale skoro padło na mnie, no to zrobię. Ale to jest akurat, Phantom jest jakby, po to jest Ponton Cup, bo to są pontonowe mapy, nie? Ponton jest mocnym zawodnikiem na tych właśnie szablonach. MT Firewalka lubi, umie. MT Kinga lubi, umie. Jebus Kinga lubi, umie. MT Jebus Crossa lubi, umie. Gdzie tutaj MT Cross według mnie, jak się trafi trudniejsza mapa, to wtedy mam łatwiej. Jak są trudne mapy, będę miał generalnie łatwiej. Tylko że żadne z tych map, które są w Ponton Cupie, nie są trudne. A zgaduję, że zwykłego Jebusa Crossa on wyeliminuje.
Bo on tego nie lubi za bardzo grać, a ja to gram okropnie dużo i ja potrafię to zagrać bardzo dobrze. Więc tutaj się bym spodziewał ban Jebusa. Ja jeszcze nie wiem, co banować. Ale generalnie, no, z Fantomem nie będzie wcale tak prosto. Helight jest gdzieś indziej w drabince. Na razie się z nim nie spotkam. 7 minut na kilometr, bardzo spokojne. No, 7 minut na kilometr to jest spokojne tempo. Ale jeżeli ktoś nie biega, no to dla niego to jest mordercze, nie? Ale jak ktoś, jak już biegasz i 15 kilometrów zrobiłeś, to czekaj, 15 kilometrów? To prawie 2 godziny biegłeś. Kubaniutki, prawie 2 godziny biegł. Idę z marszu czwartą jagodziankę. Wiesz, jak ty zjesz te wszystkie jagodzianki, tak się walniesz na łóżko, to już z niego nie wstaniesz przez najbliższe 4 godziny, nie? Chyba, że to nie problem, to wtedy jest jak najbardziej wygodnego leżenia ci życzę. Nie opłaca się biegać 15 kilometrów? A dlaczego tak mówisz, Marchewa? Ktoś lubi? Albo jak ktoś biega, żeby się odstresować? Kurde, no to... By nie przekraczał 160 tętno. Z jakim fantomem? Przecież fantoma niszczę w niedzielę, Wojciechu, siemano. Okej, czyli... Wojciechu! Aha! Czyli ty teraz wpadłeś na dzisiejszy strumyk, żeby zobaczyć, jak gra twój kolejny przeciwnik, bo już fantoma zaplanowałeś pokonać. I teraz chcesz zobaczyć, jak ten Tyranuxus gra. Okej, no ty skubańcu! Zbanuj Frejera i go MTJ-cek. No zobaczymy właśnie, jak to grać. Lepiej robić krótszy dystans interwałowy. Bo to źle dla naszego zdrowia. Stawy, kolana dostają, taki trening nie jest efektywny. No to nie wiem, być może masz rację. Nie wiem, jak to skomentować. Pewnie masz rację, bo generalnie każdy ten, wiecie, krok, docisk, to swoje waży, nie? Wszystkie połączenia ruchowe mają problem przez długi czas. To czekaj to. A długa jazda na rowerze też byłaby niewskazana, czy na rowerze możesz długo jechać? Na rowerze teoretycznie chyba nie masz aż takich przeciążeń, nie? Takich, wiecie, hop, 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 hop. Na rowerze raczej można dłużej, nie? Powiedz to ludziom, którzy ultramaratony biegają. A czy nikt nie mówi, siema mały Rusku, nikt nie mówi, że sport to zdrowie. Zwłaszcza taki wyczynowy, hardkorowy sport, to nie jest zdrowie. Stawy nie dostają. Możesz na rowerze długo, ale tylko z górki. Rozumiem, że plusnął to. Buty Speeda. I zero lamp. Rower i pływanie. O, pływanie jeszcze. Pływanie zajebiste. Lubię pływać. Aktualnie nie mam w ogóle formy na pływanie, ale lubię to robić. Nie widziałem plusika właśnie, sorka. Sorka, eksperci. Nie widziałem tego plusa, bo no sobie rozmawiamy też tutaj na czacie, nie? Już dwie lampy na początek widzę. Kurde, ta jest jakaś taka elfowa. Gigamanty. A na co mi to? Mogło być dowolne coś. To nie jakieś, kurde, pierdoły. Dlatego zombierta zrobić. Szynka, bomba. Dobra, zróbmy zombiertów. Nie tym idiotą. Już wolę tego, jak spić. O, Fafiko. Czekałem na ciebie, Fafiko.
Tylko z prostej strzelasz? To jest dużo zombie. Chodzi o ilość obrażeń, nie? Które ma Grzesiu. No. Dawaj, skrzywej. Dzięki temu ten przeżyje. A to, że czterech przeżyło, to się dobije. Golemem jakimś tam. No i magię wódki dał. Fire Shield. Średnio mi się ta masa podoba. Uruk! Forsaż. No gdzie w Grzesia? Nie no, Experimental i dwa razy Giganta Duel. Wokonski. Próbujemy. Kasy nie masz, wow! Tego się nie spodziewałem. Tak, ale jak mini dajesz, to kasy nie będzie za dużo. No tu chciałem ambitną turę zagrać, generalnie. Miałem ambitny plan. No zbił. Trochę rozjebałem. Ale nie chcę tego raczej grać. Ilość 50 plus. Ktoś co zaklęcie, to może do niego podejść i nauczyć się. Co z tą skrzynką? Potrzebuję z niej kasy, a mógłby cię exp. I nie jest, nie? Teraz jest taki mankament, że... Tak. Że... Nie wiem, czy to w ogóle pokonuje tamtych gości. Chyba nie. Chociaż? Sprawdzimy. Plus def to nie pomoże ci to go wygrać. Nie rozwalam takiej ilości. Bez Grzesia. Rozstrzelają mi jak kaczuszkę.
This is Wahab Babes Entertainment. Co nie zrobię, to będzie źle? Nie, tu mogę iść. Okej, zrobiłem tę walkę. LOL, bez strat w sumie. I było bardzo dużo. Wow, ten hejs wygrał, nie? Życie. I co, teraz kupuję lampę. Zabraknie mi 50 ruchu. Nie zabraknie. Zabraknie. Bo ten nie ma tyle, ile musi mieć. Czyli zamiast kupować dżinów, mógłbym pomyśleć o tym, aby kupić kilka, który da dużo kasy. Było mi elić, kurde. Nie sądziłem, że będę musiał. Kupić Hilka, który da troszeczkę kasy. Jednocześnie zrobi łańcuch. Czterech kupił, nie? No i teraz EO Wąski próbuje to zrobić. Są korsarze. Chyba nawet tak. Plusnął. Cała mana poszła. Mocno to bije. Może w ten sposób się uda. No zbije kogoś, to zbije i skrzywę, nie? Nie, frenzy! No dobra, to też zrobiłem. Ale wykombinowane w tej turze, co? Ale się nakombinowałem. Ale... No pięknie zagrałem pierwszą turę. I to wszystko zrobiłem po to, żeby wpisać 3 jedynki. Ładnie porobione, co? Wycofuję się z tej narracji. Mistrzem Polski jest Tyrano? Jest! Ten jeden defa ugrał. No w sumie tak. Pomogło to trochę. Mogę jedynknąć, nie? No mogę. Kasy nie mam minus... A czy wiesz, bo... Skoro mam tyle kasy, to ja nie zbieram jakichś skrzynek, nie zbieram złota i tak dalej. Jest bosko? Plusuj boko pokara? Nie.
Ta mapa była i tak do zrysowania. Imo. To, że się udało tak fajnie zagrać, no to tak się udało, no i tyle. Kurbacz. Są dwie lampy. Drogi są tragiczne. Lampa numer 3. Tu trochę ruchu tracą bohaterowie, jak będą biegali obok ciebie. Ale to jest chwilek, którego schowamy. Pierścień żywomotności jest ok. To się nie opyla. Jest czaszkowy również, tak jak za każdym razem. I mumia! O nie. Mumia najgorsza opcja. To się zawsze, ja się zawsze wywalam na mumiach. Palmer zaczyna od zabicia piratów. Powinno pęknąć. Tam się na pewno jeszcze jeden kilek przydaje. Labecia, labecia, labecia. Ta tam tam tararam tam tam. Labeczka. Labusia. No i to jest хорошо. O, piket. Ginny, pikety, break. Lapcia, ziemniak, slow, easy katka. I na pewno. Piczka, labusia, kwu. Jak ja dawno nie widziałem labeci. Wolałbym krak haka. Ale lapcia też jest okej. Okay. Mysz ekspert taktykę? Tam go wyślemy. Labusia, hopa, hopa. Lawcia, bo będziesz mogła robić wszystko zaraz. I to też. Jak łatwo zrobię dużo lamp? Jedną robię. Ta puszka jest pewnie słaba. Teraz kolego nie masz hejsta. Ile ich jest? Nie jest dużo więcej, ich jest niewiele. No, lecz i woda. Dlatego lapcia. Ja wiem, że woda, nie? Ale nie, kolego. Tak to być nie będzie. Oni mają tylko 4 strzały, nie? Więc to jest też prostsze dzięki temu. Okej. Niech prowadzą swoje natarcie. I się nie śpieszy do nich podchodzić.
Bo po co? O, już nie mamy strzałek, no jaka szkoda. A o, to ten kolega jeszcze ma. No. Ile? 18 walnęło? 6 każdy. Tylny damage? 5, każdy walnął 6. No to trochę mogę być zdenerwowany, bo schajrolowali. Talki. Felki, no. Nie wiem, czy wykupię tak jak należy. 3K, mogę nie dać rady. Daj kamyk. Intem i Galencia. Proszę. Proszę tu. Czy to wykupisz w next? Solmer, gdzie potrzebujesz iść? Możesz być chainem na dół, nie? Mogę spróbować wykupić. Odciążyć. No co, okazuje się, że będę może musiał to grać. Czemu wszystkie mapy plusuje? Mumia nie ma duszy, bo jest nekrusem. To jest mapa z duszą, jest mumia. Oj, oj, oj. Smoki na breaku, nawet mi o tym nie mów. Przecież lapcie smoki zjedzą. Lakus do mainowania. A co daje lakus wodniakom? 2 ataku? Ale słabe. Siema Luke. Żywy trupek. 7K na plusie, chyba wygrana licytacja, tylko wiesz co, on ciągle mapy plusuje i chyba go tak nie przeraża ten minus hajs, jakoś daje radę chłop. Generalnie Dungiem zaczynał mając 3000 plus bonus startowy. To potrafi być tak trudne, że nawet nie masz jak kupić czwartego Hirka, nie? To bywa tak hardkorowo. Solmerem bym wrócił, regnąć maniurkę. I jednocześnie bym był gotowy coś innego, następnego, niełatwego podejmować, na przykład te monki. Pragnięcie many Solmerem jest spoko. Jeszcze bym może dobił troszeczkę expa gdzieś. Gdzieś jak tracę, to jest tak na ledwo. 540. 1080. Dam radę. Mogę wziąć skrzynkę? Zobaczyć, czy dostanę ziemię, czy nie. Schować się w mieście. Jednocześnie Ignisa dokupi Gina. I on też gdzieś tam wyślemy. To jest bliziutko. No. Jakie temple zbanowane? O, on zbanował MT Firewalka, ja zbanowałem Jebus Kinga. A pogórków jest bardzo drogi.
Ale nie musisz go robić w pierwszej turze, nie? Dopiero jak się ogarniesz z kasą, wtedy robisz. Siemat Jasir. Dobra, na razie wygląda to przyzwoicie, aczkolwiek drogi są tragiczne. Ale Lapcia może wykarować, nie? Grałem kiedyś na Open w MPK-ach. Okej, Marchewa, dzięki za informację. Czyli generator od szopy u tego opa. Czyli lepiej Mirory grać z nim. Ma generator od szopy. Dzień dobry, kierowniku. U niego to standard. Okej. Okay. Jakie mam banki? Dwa razy piket, raz hiwka. No to wojska nie za wiele. Jak tam będą faktycznie gdzieś smoki na breaku. Kto ze streamerów jeszcze został? Myślę, że dużo. Szopek na pewno jest. Phantom jest. Ja jestem. I z pewnością więcej osób by się znalazło, wiesz? Przeciwnik uprzedzał, że będzie jeszcze musiał wyskoczyć na obiadek. 10-15 minut mu zajdzie, więc teraz jak widać ta chwila nastała i on skoczy na obiadek, to będzie mieć 10-15 minut na to, żeby sobie tutaj lejtowo posiedzieć, pogadać o życiu. Jakie są moje wrażenia po gierce Dawidu Hellite? Wiesz co? Nie wiem. Nie oglądałem tego meczu. Jedynie co, to słuchałem po meczu Dawida. I Dawidu mówił, że trochę spierdzielił, że się dał wystawić na atak i że pewnie by wygrał na kontrolę, ale się wystawił. Tyle wiem. Dawid był mega niezadowolony i zniesmaczony tą sytuacją, bo chciał wygrać. Więc no szkoda, że się nie udało Dawidowi wygrać, ale z drugiej strony Elite też jest bardzo mocnym zawodnikiem i na takich mapach, które są w Ponton Cupie, taki Hellite może być silniejszy niż Dawidu. Tak bym powiedział. A, no Hellite jeszcze oczywiście. Cześć Andrzej. AZ-ka. No tak, i drugą rzecz, o której Dawid mówił, to, że Hellite skądś, nie pamiętam skąd to było, skądś dostał KZ-kę. To, że też to mu mega dużo dało. Mu, czyli Hellite'owi. Bo Hellite tam gdzieś, powiedzmy, sfarcił KZ-kę, nie? I jakby to było mocno decydujące o możliwościach w kolejnych turach. Tutaj dojadę do miasta. Po 212, oho! To miał być hajs. Mam 120 ruchu. Okej, muszę zobaczyć moje możliwości finansowe. Nie chcę usuwać mięsa, którego usuwać nie muszę. Sharpshooterzy. Ten mógłby dostać wojsko. Musi nawet. Ten nie bierze udziału w niczym. Stać mnie? Lightowo. Dobrze, Grzegorz! Okej.
Jedno 70 mogę dać. 490 w zapasie. I tak podnoszę, więc nie muszę tutaj kombinować. Podnoszę to złoto. Gildia, zgodnie z tym, o czym mówiłem. 3 aż. Mogę dać coś szybszego, ale pewnie nie dam. Nie wiem do końca, co z mięsem z Dunga. W sensie ono mi przeszkadza. Nie będę go woził. Za dużo utrudnia mi życia. To się zgadza akurat, bardzo utrudniało mi życie. Mini. Trochę moralki. Tu nic nie ogarnę. Wróciłbym do akcji. Tam bym zerknąć chciał. Labusia. Teraz Labcia będzie dosyć agresywnym zawodnikiem, bo ona będzie chciała temu mnie zrobić. Pytanie, czy ona chce coś jeszcze ogarnąć, czy same dżiny. 6 jedynek dżina. Ja muszę mieć na to damage. Namiotu nie biorę. Ile to jebaszyć będzie? Bardzo dużo. I namiotu nie chcę brać, bo on mi stroluje kajtowanie. To zdejmij. Dobra, Lawcia to powinna zrobić. Nienawidzę robić mumii, nie? Ich zawsze kurwa boję. 7 slotów, czyli mam jedną strzałę więcej. To jest jebus, tak. Nie ma Macbeth. Dobra, bufujemy się. Jakiś blesik by mógł wpaść. On ma blesa, czy nie ma jeszcze? Dojeżdżał? Oj, oj. Serio? Dwójka dżina. Słusznie to zrobiłem. Lol. Ganiają go. No to banalna walka. Myślałem, że za Grzesiem pójdą. A one mogąc atakować... Lol. Ale debile. Weź po... O, i blesik na ostatnim spelu był. Nie mówię, że ten bles był potrzebny do czegokolwiek, ale jest. Sium. Sium. Zróbmy tak. Co się rusza? Ten na dole.
Wait. Wait. Rzuć. Ło, pokończyły się spele już. Na 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 na. Piękna labcia dziś kochana jest przeze mnie z samego rana. Nie no, nie z samego rana, ale generalnie jest kochana. Dobra, idziemy po więcej dżinów. Czy mam na to kasę? Nie mam, więc mogę zrobić sobie kasę. Dwer gigamantów. No, co za autokombat. Oho! Co robię teraz? Nic. Nie, muszę zareagować na to. Ktoś zmelabejdował. A ty żeś zmoralował. Maksy ilość. Dobra. A. Solner może w to wejść. Tylko co labcia ma robić? Tego nie wiem. Solner to miał różne plany. Będę to robił Solnerem czy nie? Mógłbym. Okej. Oho, czyżbym... Kurde, moje oczy widzą eksperta i nie chodzi tutaj o MacBereta. Ekspertów coraz więcej. Ale ciekawe właśnie co Phantom myśli o meczyku Davidu versus Hellite, bo chyba Phantom komentowałeś ten meczyk, nie? Więc można wszystkiego się dowiedzieć twoim okiem, jak to wyglądało. Tych holi i takich zrobię, dżinami ich pokonam. Hellite to herosowy had, gra MT Firewalka po swojemu, kompletnie nie trzymając się prawidłowego rozgrywania, a i tak wygrywa. Jeden misklik, no nie, no ale nie liczysz na to, że ktoś walnie misklika, nie? Jego styl gry może się opłacać, ale w 10% przypadków. Klątwa mumii. Bez wózka nie za odważnie? Nie, bo buffery są mocne. Nie raszowanie gildii, granie zazwyczaj jakiegoś spec armora offensa jest ok na cytce strongu, gdzie gildii masz mega późną. One przeklinają? O kurde, tak jak Dawidu. Kappa, hej! Obstawiam, że jakby Helu zagrał z kimś ogarniętym, zamkiem, który ma do zaoferowania się po gildię, to miałby spory problem. Dżiny mają niskie fight value, wysokie AI value w porównaniu do niskiego HP, dlatego często są fokusowane. Cześć Kamilu. No, Hellite jest mega nieszablonowy. Właśnie, kogo Phantom obstawiasz w finale? Siema Socio. Tak, to jest mapa bez resów. Nie. Chłop mógł ją zrestartować, ale tego nie zrobił. I to jest nawet gorzej. Dla mnie. Teraz na koniec moje chainy by mogły dotrzeć gdzieś. Gdzieś. Gdzie chciałbym moje chainy dotrzeć na sam koniec tury?
No tutaj mam ustawioną opcję, nie? I bym mógł nawet w to... No mógłbym w to wejść raczej. Spell powerek tu jeszcze, no naga. Dwie nagi zawsze coś przytankują, giganta też byśmy sobie wzięli. Pieniądze bym chciał robić, a tu nie ma w ogóle banku pod hajs. Tu dwa pikety trzeba w końcu zrobić. Tu jeszcze lampa, weź to wszystko wykup. Co robi Lapcia? Bo Lapcia zagrała świetne dwie tury. Jest piękną, prosiakową świneczką. Pokaż mi slowa. Dziękuję. I blessa, i to. Dobra, nie jest źle. Slow jest, bardzo ważna rzecz. Mogę ją poddać. Na krak. But you never do. Z maslowem ona to zrobi, nie? Tylko, że Lapcia potrzebuje delikatnie expa jeszcze. 270. Może nie być wejścia. To jest dla Solmyra. Ciężka opcja dla Lapci, bo ona już może robić rzeczy, ale na tej biomie nie ma rzeczy dla niej. Ona może tak naprawdę z buta wejść do miasta, a przy okazji zahaczyć o tę walkę z psami. Helet gra teraz ze Stygiołanem, czeskim streamerem na Twitchu. I to versus Podlasiak. Kofenefis rozwali komputer. Jeżeli wygram, to potem grasz właśnie na mnie albo na OP. Dokładnie. Spora szansa, że pójdę w ślady Dawida. O kurwa. A właśnie twój przeciwnik dzisiaj był. Phantom, twój przeciwnik dzisiaj był na strumyku. I mówił właśnie, że. Że ja gram z nim w next fazie, nie? Więc no... Powiem tak, nie? Powiem tak. On już wie, że wygrał, nie? On już to wie. I teoretycznie dzięki temu ten slot może normalnie, naturalnie, na długo wyjść z tego miejsca. Może też alternatywnie czekać jako opcja do schowania się. Dobra, sprawdzimy tę część. Horda piratów, tylko że to nie jest robialne. Obserwatorium, o to chodziło. Essa! Mamy to. Nagi na breaku. Więcej nagi. Kurde, Solmyr ma tak dużo rzeczy do pokonania, że nie wie od czego zacząć. Jak to przyspieszyć? Jak zrobić ten break szybko? Dwa pikety, Grzesiu, bufery. Jest przejście od góry. Okej. Okej. Irek z taktą na dół by chciał biec. Chyba, że mamy kogoś. Lapcia chciałaby się poddać.
To wydaje mi się, że odpuszczam. To jest na razie nie kluczowe dla tej gry. Kluczowe bardziej jest złoto. Okropnie kluczowe. Złoto jest dla mnie teraz tak potrzebne. Jak nigdy dla nikogo. Ty grasz pod cholernie tempo. Jedyna najważniejsza rzecz dla ciebie to jest tempo. Tylko to się liczy. Okej. Halon. Ty mi zaimponujesz. Hełmem. Nie. Hełmem mi nie zaimponujesz. Mapa, bo to bardzo szybki break. Osiemset ruchu. 600 jeszcze. Dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Ty teraz proszę, daj mi tak 8000 złota. Dwa. Jeszcze troszkę. Okej, czy tu jest 5. Z maxi. Lampę znalazłeś. Ty już możesz się pod breaka powoli ustawiać. To dobija, nie? Może być w sumie malutko tego exp stąd. Wilka dobijałam 100%. Czekaj, bo 4 HP. Prawie setka Grzegorza by musiała być, to na pewno mi nie dobija. Okej. Okay. Czy ja gram pod gildię? Mam magów. Daj pod gildię zagramy, nie muszę pod wojsko grać. To jest dla expa. 13. Będzie trzeba chwilkę zakupić. To nie jest szybciej, tędy jest szybciej. Zaatakuj. To ekstra tu było. A będę regenerować. Nie chcę go chować do miasta. On jest mi potrzebny. Ty też byś mógł jeszcze coś zrobić ciekawego. Ten hitek jest przy czaszkowym hełmie. Ten się idealnie tam dostanie. Przegrywasz. Z brutalną prawdą. Easy, wracam. I tu się dam radę poddać. Świetnie. Wyśmienicie.
Robię to zawsze. On chaina. Z dwa mocy. Może zrobisz sobie najpierw to. Nie dziabniesz wtedy. Ale masz inne zaklęcia również, bo drugi poziom postawiłem. Malutko to bije. Byś tak spell powera sobie dobił, chłopie. Byś ty coś bił. To z dwa spell powera to ty tak wiesz, że nie bijesz, nie? Zdajesz z tego sprawę. No leć. Tego nici. Ale tego się obawiałem tak i tak troszkę. Mogłoby to się okazać troszeczkę za mocne. Nie muszę go odciążać. Bardziej mi zależy, żebym wrócił do miasta. Za pomocą Pyry, albo za pomocą Solmyra. Tak czy inaczej, twoja obecność będzie tutaj pomocna. Jak bardzo jestem w stanie to zrobić dla Lapci? Lapcia robi to. To. Poddaje się tu. Nie ogarnę tego hełmu. Możesz już tam jechać. Double market dajmy. Nie będzie mega szybki break, ale może w szóstej turze dam radę. Szósta tura to jak w miarę dobrze już. Fandom złoży se to gra na JK. No nie, za dużo nie zrobię na tym biomie. Muszę z tego biomu szybko wyjść. Siema Dani, dzięki. Dzień dobry szakalu. Kamień odwiedziłem, tak, na samym początku, pierwszy ruch to było. Trochę za wolne, rally za wolne. Też słabo mi, że... Kurwa, za wolne rally, nie? To trzeba być psycholem, w sensie lubić takie rzeczy grać. Siedmiospeedowiec. Jin w jednym stacku, nie? Bo tu nie chodzi o buffa, tylko o to, żeby on bił damage. 11, malutko ich jest. Gramy spokojniej, powiedzmy. Ile to bije? 14. To 14 damage'a. 140. Trochę więcej. 150. Zabijam dwóch na cios. I w tych będę uderzał. Ten dostanie slowa. Aż rozboli godzić głowa. Chodź na dół. Dobrze. Dwadzieścia trzy obrażenia. A jednego zbił, a drugiego nie zbił. Egwu. Dobra, łatwo poszło. Cały drugi poziom zaklęć. Mogę iść sobie zregenerować. To zostało zużyte. Płytki Lapcia otrzyma. Ty nie wiem, gdzie chcesz iść. To jest ilość, która robi church. Myślę, że tak. Zrobimy church. Daj mi coś, co tam dojdzie bezproblemowo.
Nie no, mogę przekazać Solmyrem. Nie byłem pewien, ale chyba mogę. To jest pod damage. Ale strat dużo. 13. A więcej. Okej. Okay. Oddamy dwa grzesie. No chyba nie będzie aż tak piekło, że one padną. Mam slow, jakby co. Raz, dwa, trzy, cztery. Na slowku nie dojeżdżasz. Tego bym najchętniej golemem zaatakował i to powinno być realne. Nie padł. Nie no, łatwiutka walka. A OTD! Byciusiu! Tarcza! Potrzebujemy tarczy. Churchyard. Kurwa! Ile lampów! Darmowy więźniarz. I niedarmowy. Kupyrka. Kurde, to może mi ładnie tutaj pogarniać rzeczy. 54 ci zostanie, no to easy. Sprawdźmy, czy umiem w to grać. Solmer robi przekazanie. Kurwa, no umiem. Ty masz teraz aż 200 ruchu i możesz pójść dwie kratki w dół. Ale lamp jest mega dużo, tylko kasy, żeby było też dużo. Teraz będą cyce, to się nie przyda, odciąż go. Kilka golemów więcej. Jak z dostarczeniem tego hełmu? Chyba dość realne. Walczyłeś, nie? Będziesz mógł to użyć. Ty nie chcesz tędy wejść? Tak w ogóle? Kurę, mógłbyś od dołu. Od dołu bardzo mi ułatwia łańcuch. Tylko, że... Okej, mam dokładnie tyle czasu, żeby to wyciągnąć. Daj ten hełmik. Kolekcjonujemy go. Okej. Mało grzesiów, dlatego ten cyklop... Najlepiej byłby to ten Maxi, nie? Chodź tu, krówko. Grzeczna krówka. Solmyr bez ziemniaczka. Auto DD to byłby kozak. Na sprzedawcę nie mam kasy. Tyle kasy nie mam. Dwieście dziesięć. Okej.
Zmoralowało trochę. Idealny damage. Ten mieczyk pozwala mi to łatwo zabijać. Mały. Mogę się na tym poddać. 1170 ruchu zostanie wtedy mi. Mogę się też na tym nie poddawać. Był z dołu, nie ma zaklęć. Nie mam. Jak z tym? Musiałbym to ustawić tak, że to wraca. Mhm. Robię pętel. W jedną turę zrobię pętlę. Zrobialne. Ale lapcia. Kamieni nie masz, jest kamień. I chcę zgenerować manę, nie? No to mnie wkurza, bo nie mam jak turendy, kiedy pójść tutaj. Nie mam kiedy tam pójść. Z wojskiem w sensie. A muszę tam pójść. Ojojojojoj. To jest bardzo zła wiadomość. No żeż. Jeszcze mi ukąsiło. Raz, dwa, trzy. Interfer, a nie mogę, bo nie mam tyle ruchu. No może to podnieść, więc niech podniesie. Jędrzyna powinna mieć buty speeda. Ile tych skurczybyków? Cholernie dużo. 160-130. Mam bleska. Od Solmyra dojadę, który to zrobi. Na sam koniec tury muszę się zainstalować w to miejsce. Mam slota. I teraz... Czy mój plan jest realny? Czy ja bym dojechał na breaka w jedną... Oj! A to chyba nie dam rady. Jak tu wejść? No właśnie. Ona by dziabnęła tego breaka, Imo. To mi się totalnie nie klei. Jak to zabić? Jak to zabić? Maną? Jesteś najznamienitszym władcą. Niełatwe to. Nowy Hirak tu. Tu. Tu jest uskok jeszcze.
Nie da się tu przejść. One day you will see. To jest chyba zbyt ambitne to miejsce. Nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika, którym jestem ja. Wydaje. Wydaje mi się, że to na... być na bardzo nieosiągalnym. To tak szczerze mówię. I też, patrząc ze względu na pieniądze, też jest nieosiągalne. Teraz jest jedna ważna rzecz. Ta książka, to będziesz gdzieś tam krążył, taktykę też ci masz. Możesz wracać? Kurde, no kasę bym chciał robić, nie? Wątpliwie to wygląda. Naprawdę trudne łańcuchy są na tym biomie. Nawet nie chodzi o kary ruchu, bo tych kar nie mam tak wiele tak naprawdę do rozważania. Nagi na breaku, ale bez, jakby to nie były nagi, to bym tego nie zbreakował nigdy. Daj kasę, co? Kasę. Nie 60 dzinów. Też będzie niełatwe. Jak wszystko na tej mapie. Okej. Okay. Solmyr. Pierdykniesz w nich? Czy na dwa razy? A to jest poddawanie Hilka. Chodzę... Kuźwa, on ma dwa mocy, idiota. To jest trudne. Nie ukrywam. Czwórka Grzesia. Jest duża szansa, że w nich strzelą. Piątkę zrób. Prawie całe wojo padło. Blind. Blind wyłącza 10 na dwie tury. Chain wyłącza 3. 4. Ale zmniejsza ich ilość. Bo to na dwie tury. Jeden spell powera by tak dużo zmieniał. Rzucimy to. Mam nadzieję, że focus będzie łaskawy. Cyklopa. Nie jest łaskawy, mimo że to była 7. To jest minus cyklop w tej walce. Bądźcie agresywnymi grzesiami. Minus 2 cyklopy już. Bladzinów. Nie wiem, czy to jest dobry trade. W sensie musi jakiś być. Muszę te trady robić, ale...
Tak czy inaczej to źle wyglądało. Nieraz się po prostu nie da zrobić dobrego trade'a. Dobrze. Ogień i plus obrona. Masakra. To jest chyba ten czas. Naprawdę chciałem gildię robić, ale tak bardzo nie mam hajsu. Czy nie da? 4, tylko to dobrze. Nie będzie tutaj dwóch żyło. Jeden z nich zginie, będziesz ty. Tą kulkę przywiozę na breaka. Lodowy pocisk będzie bił więcej. Teraz kwestia jest taka. Kwestia jest teraz taka, że potrzebowałbym tam ptaka. Dwa cyce plus mięso. To jest minus mana. Czy widziałem jakoś duela? Duele grzesia są niebronione. Innych dueli nie było. Jest duel. Plus gówno dużo. Jest duel. Okej. Okay. 1020. 2 dziny, 2 cyklopy, jakieś gówno. Nie pójdzie. Ten jest szybszy, zapraszamy jego. Dwa mocy. Najgorszy Solmer, jaki był od naprawdę dawna. Ten nie traci punktów ruchu. Może być tak. Taki niby niegroźny blok na drodze, nie? Ale tutaj chain jest niespięty. Dobra, tu jest przejście. Nieraz to jest strollowane. Zapomniałem o tym, że to może być strollowane. Szczęście nie jest. To raczej tak. Tarpi druty. Niemałej ilości. Czarpi druta. Czarp drut ma mało HP. Dzięki temu, że ten healer jest tak mocny. Było to proste. Na samych dżinach tutaj stanę. Taki byłby mój plan. Nie dość, że się odciążę. Okej. Okay. Nie robię ich od razu. Wyciągalność tego powinno się udać. Czyli potem chain leci do drogi. Nie wiem, czy to mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Masz spele, kochaniutki? Masz dużo. Masz ziemię, chcesz expić. Chcesz być healkiem, który to rozwali. I wyniesie to, ten artefakt. Nie mogę sobie pozwolić na to, że moralują strażnicy. Ajajaj! No dobra.
Kuźwa, ogromnie dużo tego. 90. No taka niewinna strzałka musi paść. Ej, nextura będzie łatwiejsza. Nie dla dżinów, ale będzie łatwiejsza. Ja potrzebuję jeszcze jednej strzałki. Myślę, że tak. HP. Z moralką. On musi to przeżyć. Okej. Okay. Ale walka, ja pierdzielę. To nie ginie. Tygrob ma tyle HP, że to nie jest straszne nawet. Ja nie mogę uderzyć. Mogę, myślę. Blokuj strzelca. Muszę zobaczyć, gdzie ten chilek ma stać. Może stać tutaj. Pytanie jeszcze jest jedno. Tu potrzebuję chilka. Mhm. Bardzo źle, że tamten się nie może schować. On zginie. Nie dając nic. Przed użyciem tutaj stój. Także można było tobą tego użyć. Trzymaj te cyklopki, ja to trochę złota ogarnę. Albo się uda, albo się nie uda. Break w 1-1-6 na pełnym ruchu. O Jezu. Zostawmy. Brak kasy, nie? Więcej kasy, lepsze chainy, więcej dżinów. Ten piket jest mały. 50 plus nag. Jakie staty? 4 ataku. Nie będzie dużo więcej. A będzie minus moral. Będę magią pomagał sobie. Na pewno. Lodowym pociskiem mam wodę, nie? Lodowy pocisk plus kulka. To wierzę, nie? Wierzę, że to pomoże. Wow, wow. Cześć wszystkim, którymi się jeszcze nie witałem. Mega się skupiam na tej grze, no bo wiadomo, że to mega ważna gra turniejowa. Auto DD, no właśnie brakuje tarczy, wiesz. Wojska nie mam. Czy ja chcę wózek kupić?
Wózek brzmi dobrze. Wózek brzmi bardzo dobrze. No. To niedobrze. Wolałbym na piasku z nimi walczyć. Będę walczył na śniegu w 6 ruchu. 4 ruchu po slow. 4 ruchu 2 hex. Wcale nie będzie łatwo tego kajtować. Myślę, że w jedną turę zabijam pół slota. To jest twardawe. Golemów nie biorę. Biorę Cyklop, Grzegorz. 4 jedynki. A kogo bufować? Cyklopa czy Grzegorza? Chyba Cyklopa ma więcej defa. Jak dostanie Frenzy, to więcej mu da Frenzy. Duch opresji będzie brany, tak. Ten piket na crashach, a weź tam dojeźdź, to jest niemożliwe. Jak w szóstej turze ma być break, to tam nie dojadę. Gram pod to, żeby szybko zbreakować, ale to może być zła strategia. Z drugiej strony, siedząc tutaj dłużej, nie zyskuję za wiele. On splusował mapę mając jeden restart, czyli raczej miał dobrze zapowiadającą się generację. No, te crossy w turniejach to są kurde takie na krawędzi. Tam powiem. Jebusy, crossy na turniejowych grach. Bardzo na krawędzi bywają. Opa! Ciekawe co na pustyni, no to jest bardzo ważne. Mana i dżiny? Nie, no nie mam obrażeń tyle. Nie mam tyle dżinów. Nie mam 40 jak zazwyczaj ludzie mają, tylko mam 20. Pozostałe mapy to MTJK, MTJC. Wiesz co? To jaki jest teren zależy od tego, na której kratce stoi jednostka, a nie od tego, z której kratki ty zaatakujesz. Opa regularnie wychodzi szybciej niż 1-2-1, więc też może się panoszyć na pustyni już. Może magów zrobić, żeby mieć Ice Bolta za 4. Tylko wiesz, że tu jest daleko. Z tej kratki trzeba by było wejść. Jeżeli tu jest w ogóle wejście, ale wygląda, patrzcie, tu jest surka. Wejście do obiektu. Bardzo możliwe, że tu jest jakiś bloczek, a tu stoi strażnik. I to jest naprawdę ciężki wygibus. To byłoby dobre. Slowek tańszy. Bolt tańszy. Ale mam prawie setkę many. Starczy mi many, myślę. Czyli cyk, cyk. To jeszcze sobie zrobię. 21, 22 dżiny mam. To sobie zrobię. Imperium pewnie podam. Ten pójdzie po dwie kubki złota i zginie. Do niego nowy hirek łapie. To Solmer będzie. Solmer będzie podawał i Solmer będzie się szykował w pustynię za dwie tury. Taki Solmer z dwa mocy zawsze może trochę rozwalić rzeczy, nie? Kappa. Na pustyni 3 bloki, weź takiego haspida bym dostał, to ja na haspida nie mam inicjatywy. Czy biorę gówno Ganta? Tak, ale nie będzie on walczył w walce z nagami. Gówno Gant będzie się przeglądał, jak mężczyźni breakują nagi.
Czy ty wybierasz next mapę, czy op? Chyba ja. Dlaczego nie robiłem tych lamp? Raz, że chainy mi się tam nie sklejały, nie mógłbym zrobić wszystkich rzeczy. Decydującą rzeczą był problem, że musiałem przytaszczyć część wojska tutaj, żeby odblokować sobie lizardy, żeby móc maina podstawić pod strażnika. Tu mi bardzo to uszkodziło chainy. Dodatkowo brak kasy na bohaterów w idealnych miejscach. Mam zobacz 3000. I ostatni fakt, co z tego, że odblokuję lampę, jak nie mam kasy, żeby ją kupić. A hajs dopiero tutaj w jakichś tam ilościach jest. Za daleko. Nie mam kasy na tej mapie. Zero krasnoludów, nie? Strzelam, że tyran nie wybrał JC. Przeciwnik wybrał JC. Rozmiar piketu mały. Albo 4, albo 6 cyklopów. Gówno Gant. Taka 7 na 10 mapa. Mapa jest słaba. Wyobraź sobie, że nie mam tutaj lapci. To spójrz na mapę bez widzenia bohaterów. Nie mam labeci. Kim gram? Solmer dał ogień. Kim gram? Nie wiem, czy breakuje bez lapci. Z mass slowem. Jakby ziemia na magu lub wojowniku tu była bardzo ważna. Dobrze, że trafiłem lapcie i ją grałem i ją wypieściłem, bo bez niej GG. Tant się pojawił bardzo późno. Tak, to, że są lampy na JC Tower, to jest dobre posunięcie ze strony twórców Hoty. Te miasto jest teraz w miarę grywalne. Nadal jest bardzo duże ryzyko high rolla. Albo mega dobrze, albo mega słabo. Przewiduję, że nie zbreakował w piątej turze, więc nie ma jeszcze pustyni dla siebie. Przewiduję, że ma trzy miasta z biomu. Lipa straszna jest, no. Gra się 7 na 10. Okej, masz na myśli to, że to jak ją zagrałem, sprawiłem, że stała się 7 na 10. Okej. Jakimkolwiek barbarzyńcą za dwie tury po wzięciu trzech lap więcej. Tak, tak. Tak. Tylko tutaj nie było krakhaka, nie? Kim grać, jak nie ma kraga haka? Nikogo, kto dawał offense na początku, nie miałem. No miejmy dobra, bądźmy dobrej myśli, nie? Lapcia jest też szybkim bohaterem. Jest ustawiona idealnie. Jest ustawiona dokładnie przy jedną krateczkę. I jeszcze ma boot speeda. Więc miejcie na uwadze to, że jest dość duża szansa na to, że lapcia bierze środek. I oczywiście stawia tam regenerację many. Bez many ten hirek nic nie robi. Woda się powinna domknąć. Do wody dorzucimy kulkę. I jak się zdarzy, że będzie FB, no to się zdarzy. Shakti też jest problematyczny, bo offense taktyka, czyli dosiad robi szybki. Mag nie chce szybkiego dosiadu dostać. Więc to też jest problem. Może i 60 dżinów? Być może. Ale to bym musiał naprawdę mieć kasę na to. Lampy powinny niedługo się pojawiać w mirrorach, o kurde. Tak lata przy bibliotece to też niezły troll. No szkoda, nie? Że nie mogę jej wziąć. Chciałbym ją mieć. Tylko nie ziewaj, to zaraźliwe jest. A, no co ja ci poradzę na to? Shop to taki chamski bank. Robisz go i za karę dostajesz gówno Ganta. To nie jest tak. Ja już to rozkminiłem, jak jest z eksperymentalnymi shopami. To działa w ten sposób, że eksperymental shop, nie mam tu żadnego, więc nie pokażę ci, ale w skrócie,
EXP Shop. EXP Shop. Czyli o co chodzi? W eksperymentalnym shopie chodzi o to, żeby dał ci EXPA! EXP Shop. Nie? A gigant to tam gdzieś przy okazji, możesz go nie brać nawet. Eksperymentalne shopy się robi dla EXPA, jak nazwa wskazuje. Ja już teraz kminione mam, kurwa. Mirory mają ten problem, że lampy mają różne ilości dżinów, prawda? Prawda, o to właśnie chodzi aktualnie z tym problem. Kraga z więzienia. One są dla EXPA! Banki z dodatkowym EXPem? Musisz pokonać mumie, bo mumie są zawsze łatwe dla EXPA i wtedy dostajesz jeszcze nagrodę EXPA więcej. Super zmiana, tak, eksperymenta to dobra zmiana było. Już to naprawili. No to spoko, to coraz... O kurwcze. Mini! Oho. Robi się zabawnie, Shakti ma troszeczkę statystyk. Tylko troszeczkę statów w szachcie ma. To żaden problem, prawda? Co to tam taki szakti dla mnie? Nie wiem, czy nie za mocny jest ten stack Gina. Jest dwa razy za mocny. O, to mi rozwiązuje problem tego, czy Jin wytankuje cios od 15. Jakby tu była tarcza do AOTDD, to bym się... Ahaj. Taki ładny chain ustawiłeś, panie Tyranuxus. Nagrodę będziesz miał do pokonania takiego tam sobie szakciora. Powinien zrobić tak, tak, tak i nie, jeszcze nie. I uwaga, to bez cyklopów tutaj idzie. Rion może to zrobić, ale Rion tego robić nie chce. Dlaczego? No bo EXP dla Hirka, który ma ziemię. Moje wojsko wygląda jak Pontona wojsko w 1-1-2. Ponton takie wojsko w 1-1-2 myślę, że może mieć. To jest problematyczne, nie wiem. Mogę w to walnąć? Lodowym pociskiem mogę w to walnąć. Oni nienawidzą być bici z pocisków lodowych. Bo im zimno, a im jest ciepło. Czy chcieliby, żeby im było ciepło? Rozumiecie, o co chodzi. Gdzieś jedziesz. Jeszcze nie wiem gdzie. Coś tu miało być mądrego postawione? O. Pełen zestaw machin wojennych. No bo w końcu idziemy na wojnę! Najwięcej. Już muszę tam jechać, już nie ma łatwych rzeczy do wykonania.
Teraz czas tam pojechać. Najgorzej. Nie chciałem tam jechać. Powiem wam w sekrecie, że mnie tam mi się... Jaki ładny train. Wcale mnie się tam kurwa nie śpieszy. Tak wam powiem w sekrecie. Weź tego gościa od razu. Okej. Okay. Wyrównaj. Zrobimy to, dopóki jeszcze jest wojsko, bo jeszcze się nie wyjebałem. Chyba ostrzo wystarczy, plus G na cios. Antymoral plus damage plus regeneracja, shielda, lepszy miecz, lepsze staty, lepsze wszystko. Gigant nie idzie, ty nie idziesz. 6 cyklopów keg w dużo dżinów, jedynki boostujące, stack bijący, antymoral, mass slow, dużo many, kula, dajemy fula. Tego nie biorę, nie chcę, żeby mnie skajtowało źle. Dawaj żabcia. Na śniegu, bez upslota, to dobrze. Będzie łatwiejsza ta robota. Zbijam pół na naturę. No, z lodowym pociskiem to zbijam pół. Co walnę mocniej? Równo biją. Ale jest ten potencjał, że tu więcej defa mogę zamienić w damage. 4, raz, dwa, trzy, cztery. O kurwa, to będzie hardkorowy czaj. O Jezusie. Daj Grzesia. Dobra, Grześ trochę więcej będzie bił. Bije raptem 200. A, jakby to się udało. Ale to się uda. Instalujesz się tu. Jeszcze lepiej jest. Raz. Dwa. Trzy. Instalujesz się tu. Dlaczego? Ten będzie chciał cię gonić, pójdzie tu. Ten będzie chciał cię gonić, będzie zablokowany. Ten będzie chciał cię gonić, zabije cię. Ale to spowolni, kurwa, trzy sloty jednym dżinem. Idę w to. Ośmiu, ile? Co? Jak to napierdala? Nie no, to easy katka. Zlaczka jeszcze. Takim wojskiem. Jaki Grzegorz! Patrzcie, co tu się wydarzyło, nie? Takie zagrania trzymają mnie przy życiu. Okej. Okay. Nadal napierdalasz. Masz nadal frenzy. Tego dżina muszę ruszyć. Jak to czterech? No gdzie twoje frenzy? Byczusiu! Gdzie frenzy? Problem jest taki, nie ma problemu. You wanna crack. Never do. What's the reason? Dziesiątka pierwsza, potem dziewiątka. Muszę ją cofnąć. Ta dziesiątka jest zerowym zagrożeniem. Teoretycznie pewnie bym to kuźwa wyklikał, ale dam tutaj jeszcze jednego dżinka. Tego dajemy na dół, poza zasięgiem nag. Ten jest chyba na way... Nie na waycie, byczku. I tutaj będzie kamień plus cios. Balista dobiła, lol. Tak patrzę, z kontrataku balista zabiła, co jest? A nie, to tylko takie tam czary. No, powiem też, że... Wcale nie żałuję tego, że mam wózek z amunicją. 3-4. Delikatny cios i tą czwórkę zbijam.
delikatny mógł być. Oj. Debile. Kurwa, ja to jestem jak zajebisty w tą grę. Tę grę. Co za Grzegorz? Ekspert wódka, ile to bije? Oho, zawijas jest. Ma stajnie odciążenie, to łapie. Miasto w dół, bagis. No. Mogę tu spierdzielać, ale idę na razie na środek. Shakti po 10 slot, statę ma. Jak tu dojadę do rozwidlenia, to już wiem, w którą stronę jechać. Dobra. Nie ma co kombinować nawet. To może zostać otworzone. Otwieramy to. Znaczy... szkoda mi ruchu korbaka. Bo widzę tu eksperymentala. Księga jakaś. Chyba behemoty tam są w dużej ilości, nie? Dobra. Jean. Jaką wielkość szopa robię? Żadną? Mini tylko? Znowu szkoda mi ruchu tego gościa. Próbuj, ale... to kurwa nie podoba. Kropnie. Dobra, dziękuję! Wiedziałem, że to będzie kurwa mini. Na tę mapę patrzę, to aż się kurwa chce żygać. Więc wiadomo, że mini było. Piękna mapa. Weź mu przywal z cyklopiaka. Ty co, trzeba bić. Przyspieszenie? Gigantem! Ile? Malutko uderzyłeś. Uderz jeszcze raz sobie. Dwadzieścia behemotów. Okej, czyli to tego nie robimy. Teraz będzie ten zawijas. Oho! Na ostatniej kratce! 20 plus 20 plus! Kek W! Przynajmniej sam się zabije! Nie dam mu się zabić, sam się zajebie. Tak jest. Wyczusiu, mamy finałkę! Ależ ekscytująca walka będzie. Kurwa, przecież te dżiny. Mocnie. Zabijmy się. 100 many! 1-1-6 finałka na środku. 1-1-6 finałka na środku, dziękujemy. Fajny jebus cross jest, fajny ten cross. Zero many, żeby ugrać. 40 kaczek. 4 anioły. Jeszcze ochrona przed lodowym po... Nie, no to z czym ja rozmawiam. Przecież on mnie robi w jedną walkę, w jedną turę. Jeszcze inicjatywę ma. fajnie. Pojechali next. Dobra, czat, ale i tak należy mi się uznanie za break z tego kibla w 1-1-6. Za break z tego kibla w 1-1-6 należy się kurwa łapka w górę i coś innego też w górę, nie?
podobne wojsko. Czy szybki break powiadasz, tak? Grajcie jebusia krosia. Co chłop miał za mapę? Nie wiem. Ale ja nie miałem mapy. Nagi to easy break. 42 bywki, 20 cyców, fullmana i środek w 1-6. O. Turbo mapa boga. Łapku w dół, ale do rozporka. Aha, okej. Kappa. Było banować JC. Zbanowałem JK, czyli podobne gówno. Podobne gówno. Dostanie z bagno bez banków i koniec gry. JK to sam syf, nie? Tylko, że JC ja mam ograne i JC jest trudniejsze, więc jak ludzie są słabsi, to JC jest lepsze, według mnie. Jemu biom z Kinga wygenerowało. Bez kitu, on Kinga grał. W ogóle on był minus 7k, nie? Świnia Podlasiak. To jest mniejsza rozpiętość tej losowości, ale jest łatwiej zagrać. Bez duela, ale może smoki mu padły, jak robił te rzeczy, nie? We don't speak Russian, just use English and we can converse. We can make conversation. Slow i pum, 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 pum! Obstawiam, że przeżyje mi 6 cyklopów. Koniec. Obstawiam, że po wjeździe przeżyje mi 6 cyklopów. To jest jebus cross, tak by the way. Nadal rzut kostką. Sześciostronną kostkę masz na JK, na krosie jest ze 100 wyników rzutu. No czy chodzi o to po prostu, że jest trudniej zagrać dobrze krosa niż dobrze Kinga. Stack golema. Okej, okay, sorry, no problem. Just use English and we can talk, yeah? That's the deal. Aniołem Master Genusa zabijał? Dziwnie to zaplanował. Chujowo to zaplanował chyba. Sześcio speedowcem jestem, wywka się rusza przed i tak, to się rusza przed. O. Dobra, źle obstawiłem, przeżył mi jeszcze golem, ale to dlatego, że dziwnie aniołem zaatakował. I gigant, z tego samego powodu. Napiszmy teraz Czy mogę grać na kontrolną grę? Wyciągnę to? Nie. Nie wyciągnę tego, czyli tak golemów przeżyję. Oh, on nie musi planować. Prawie 100 obrażeń, o, bo resist. O, ma jeszcze resista. I to 20% musi mieć. Bo jeden przynik 2. 20% resista jeszcze chłop ma. Ja pierdziel, jakby to było mało tego wszystkiego. Ale jakie ładne zaklęcia mam. Mass Blessa. Czy gigant nie powinien walnąć, bo za chwilę w ogóle nic nie zrobi, bo cyklop go zgniecie? Owszem. Nie, na wejcie to zrobimy. Co jest z cyklopem? On rzucił już tym kamieniem coś? A, no tak, rzucił. Balista, w co ty bijesz? Kurwa. Robimy to. Ach. Nie ma czego wyciągać z biomu, no nic nie mam, nie? Nic nie mam. Uciec na drugą mapkę mirrorową. No taki jest plan. To bardzo przykokszony. Ma z wodę mu pokazałem uderzając z bolta wodnego na takim spell powerze za taką ilość damage'a. Tytany. Ja pierdolę, co to było? Co to było? Dzięki również, co do jutra! No o 14 mieliśmy grać. Nie mów, że wymiękasz, kurde. Gramy o 14.
finał był bliski. Zmiana planów, kurde, niedobrze. Pokaż jego mapę. Jakiego jutra? No właśnie, gościu nie chce grać długo, on gra sobie tak krótkie mecze. Dlatego taki break. Ale dostałem w pierdziel. Opa! Ponton! Ponton! Znalazłem godnego przeciwnika dla ciebie. O, coś czuję, że nie zagramy. Okej. Jutro trochę później niż 14, spoko. Jak to przegrałem? No, jeboś. Czemu mi to nie skopiowało? No co za gówno? Jak ja mam to wpisać? No co jest? Nie będę przepisywał 15 ciągów znaków. O, może notatnik mi pomoże. Notatniku, proszę. Dziękuję. A mojej mapy nie patrz, jeśli nie chcesz dostać zawału. Nie no, ja sobie zobaczę właśnie, o co chodzi, żeby popatrzeć. Po tym jak dostałem w pierdziel, co się dzieje u opa, zaraz zobaczymy. Mój op też jeden meczek na dzień, no ja bym mógł pograć kurwa 10 godzin dziennie, nie? Nie, Gumiś, nie słuchaj tego, nie, żadne 10 godzin dziennie. Gumiś, nie słuchaj tego. A ci będzie next? Ponton też przegra z Kiełbikiem. Miało być tyra Ponton, a będzie Kiełbik versus Opa. Nie będę przepisywał. Jestem mądrym człowiekiem. 6 godzin na gierkę 4 na FB. No. O, co to jest? Co? Czajnik jest? Okej, dobra, czekaj. Po kolei. Jak zacząć po kolei na to patrzeć? Po drogach może. Hive, hive! Tak. Dobra, tak spokojnie, nie? Dwie hiwki, ptak, po drogach. Stajnia przy drodze, okej. I skillowy karcz mix, żeby szybciej na breaka dojechać. Dwie hi... Co to jest? Ja myślałem, że tower zhajroluje, dlatego nie chciałem grać towera, ale to chyba dunk hajro... Kurwa, Piket se tak leży, on nawet go nie wziął. LOL. Nie miał czasu na to. Kasy ma mało. No, ja już widzę więcej, niż cały biom miał. Te trzy banki tu. Tu jeszcze hajf jest pod... Kurwa. Ile banków? Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7 na razie, tylko 7. Pojedźmy w lewą stronę, wiem, że nie chcecie, ale... Piket 8, Piket 9, Piket 10. Konsa 11, Konsa 12, drzewo 13. 13. Ja zrobiłem 2. On zrobił 13. Nie, 12 zrobił, tego nie robił. Tylko, że jakby chciał więcej, to miał więcej niż ja do dyspozycji. Jeszcze kuźwa ten czajnik śmierdzący. Ale coś czuję, że to nie wszystko. Hiwka tutaj. Daleko też było. Piket pod miastem, jakaś puszka z wodniakiem. Jeszcze tu hirków miał rozstawionych, ok? Ziemniak. Reziścik. Liderka. Logistyka, z butem speeda, z antymoralką, z sojem. To dostał ode mnie jakieś pierdo. A nie, to buty są ode mnie, sorry. On tego też nie miał. On tego nie miał. Tego nie miał. Tego nie miał, bo miał 30% mógł mieć. No, takie coś miał.
Autentycznie ilość banków z Jebusa Kinga? Nie, więcej. Tu jest więcej hiwek. Na Kingu nie masz tylu hajwów. Jeszcze dwie topy. Waliu trzech biomów. Czajnik zablokowany, słaba mapa. No wykorzystał to bardzo niestety dobrze. Tak, pokażę pierwszą turę, jestem ciekawy. Soj z biomu bankowo? Sobie Totka puścił. A coś pisaliście, że Tyra już niby dobrze gra, że timer też spoko, tylko że Tyranuxus to musi poprawić generowanie map. Chyba mam gościa, od którego się mogę zacząć uczyć. Ciekawe ile za lekcje bierze. Jeszcze strażnicy jacy. Oho. Zajebiemy mu tą puchę. Shakti mu otworzył, ale nie podniósł. A to było co? 10k expa. Na początek drugiej tury. Jaka armia jeszcze u niego była? Nadal 150 ogórków. Czy on to za darmo zrobił? Już hełm miał. What? Banalne, totalnie banalne piwki. Więcej expa, nie wiem czy to Shakti brał. Więcej kasy. Red Tower się wypierdolił gdzieś, no to był mini ptak. Albo go gdzieś trzymał, ale nie wiem gdzie. To bez znaczenia, wchodzisz w maxi imo. Jak masz ptaka oczywiście, Firebirda. Okej. No dobra, to wygląda fajnie. Tego chyba nie widział. Dobra, tu stajenka jakaś tam sobie. Łatwy strażnik do chiweczki. Ale mini. Musiałby być dużo mini, bo... Bo nie miał tak dużo kaczek w sumie. To bolało trochę, to na aniołach pewnie. Maxi, ale warto było tu wejść, tego nie robił. Niech go boli. Mini! Czy to był mój bank? Dlatego nie robił. To też łatwe. By w ogóle... Te banki są praktycznie zawsze pojedyncze, nie ma nic obok, nie? Korsarz, GOG, tu są surowce, ale to malutko jest. Tu jeszcze do chainowania więźnia! Dwójka. I dwójka. To żeby jeszcze chainy się łatwo robiło. Tu jeszcze był hive do góry. Ale soja chyba na biomie nie było. Smoki, no to takie trochę pod stratą. Widać było, że raczej trochę stracił woja. A nie dużo. Tu był soj. Jedną krateczkę i więźniarz jeszcze dodatkowo. No to jakby dla takiego Shaktiego to za darmo, nie? I więźniarz. Żeby środek łapać. Ta pucha pewnie dawała te... lodziaki. Albo ta pucha. Albo ta pucha. To jak... Ja w ogóle myślę, że jakiś rekord mógł paść. Jeżeli chodzi o to, jaki kosmiczny biom on miał. To pod rekord. Nie wiem jak... klasyfikować taką mapę, jakby co się liczy, żeby rekord sprawdzić, nie? A kosmos był. To nielegalne. Mnie bez powodu taka ksywa. Pydan Luxus. Twoja z Dawidu czy Tiamata? 70 kaczek to chyba nie ja. A, rekordów kaczek, okej. Okay. Kiedyś Inomagic, jak grał ze mną Crossa, to wyszedł mając 60 kaczek. Kazeta, Archanioła i Anioły. A to nie o tym mówisz. Standardowa mapa UOP-y, no ty Marchewa ostrzegałeś o nim. Ostrzegałeś mnie przed nim. Puszki jak dla dzieci. Double Hilka może, nie wiem, coś musiał jeszcze mieć.
Parę dni temu Helu miał podobnie. No nie dało się tego wygrać. Ino miał 9 drzew, no czy Ino tam, wiadomo, że Ino ci nie zagra perfect mapy, nie? Ale jakby to co tam musi to wyciągnie i on wyszedł tam 60 kaczek miał. Kazeta, wszystko, nie? Obiadu nie będzie, ja już zjadłem obiad, dzisiaj byłem właśnie mądry, panie White, i zjadłem obiad przed meczem. Skillowy zawodnik. Grałeś z Shopą? W sumie? W sumie może to z drugie konto Shopy. Shopa? Opa! Przecież to jest konto Shopy drugie. Trzeba zbanować gościa. Za multikonto. Mecz do MPK-u. Franku nie pamiętam. Czy gramy Nexta? Z Opą nie gramy Nexta, ale czy w ogóle gramy Nexta? To jest dobre pytanie. Josce to totalny hazard. No. Już czwarte multikonto. Kolacji nie będzie, a kolację sobie sam zrobię. Cześć, cześć, Boże, jakie cześć. No, no tak Karolu jest, no. Shopa, challenge, top 2, new meta i opa. Nie oppy, tylko opa. O, tu to on się nazywa opa. Dodaj 3 i nagle wszystko jasne, nie? Czy mamy coś skillowego do zagrania? Jo... A? Nie rozumiem tych zapisów. Po hebrajsku napisane. Non-ranked, non-beginners. To dla mnie. Tam zadzwoni po bitce. Opa zawsze ma takie kosmosy na JC w turniejach. A idź pan z tym opą, ja go nie chcę, weźcie go. Zabierzcie mi go, za dobry jest. Kurde, jeszcze chcę wczytać na sekundę. Bo ciekawi mnie jedna rzecz. Nierobiony zakopany piket był jaki? Tarcza? Mm-mm. No powiedzmy, że duży, no bo nie maxi, ale duży. Nawet w rogu nie ma banków. Naprawdę było oszukane już. Zazwyczaj w takich sytuacjach w rogu są banki, nie? No tu nic więcej nie było! Nawet jakbym się starał, to nic więcej nie było tu. Jedna rzecz mnie ciekawi. Czy ja znowu to odjebałem? Czekaj. Jestem trochę winny tego, że przegrałem ten mecz. To było przed atakiem. Nie jestem winny. Już się bałem, że pokazało, że ma więcej miast ode mnie, czyli że wiedziałem, że on jest na środku. Ale ja to sprawdziłem i ja nie wiedziałem tego. Myślałem, że ma 3 z biomu. Prawda, nie? No. Ja bym zobaczył, że jest inaczej. No w 6 turze miasto zdobył. Wczoraj grałem do Mode.comu z Bulbetem i mówili: nie, no na pewno na biomie trzecie miasto. Jaki break w 1-1-6? To się nie zdarzy. A jednak. I jakbym zobaczył, że to miasto jest, to bym wiedział, że to jest te
Czyli, że to po to nie mam co iść, bo to jest skrzyżowanie, nie ma opcji. Poszedłbym do góry. Z braku laku, nie? Jakby... Ciężko bym miał to wygrać. Ale bym walczył. Ale nawet tej informacji mi nie dawała ta sytuacja, w której byłem. To jest po walce. Zajął miasto, nie? By to jest totalnie normalne, że może zająć albo po breaku tutaj, albo na biomie. Ale nie kurwa, na środku. To jest tak schajrolowane, że przez to ta informacja była odczytana niepoprawnie. I tak się opłacało tak odczytać, bo w większych procentach gier to było słuszne pójść tutaj po miasto niż tu po jakieś gówna. I po drugie, jakby strażnik na biom boczny, bardzo niewiele rzeczy byłem w stanie pokonać. Więc nie miałem opcji za bardzo uciekać. Bo musiałem się wzmacniać. Wow. Bez furtki mi to... Pozostawił mnie totalnie bez furtki. Na MTJC też jest mocny. No z chęcią się z nim zmierzę. Phantom to kryptoszopa. Tak, tak, Sonic. Heroes Hour? Nie widziałem. Aur. Bawimy się w hazard. Nie no, tu też się liczą umiejętności. Konce miałem. Widziałem, ale mega daleko. Trzeci piket obok tamtych. Znaczy, tam nic, ja nie mogłem więcej wyciągnąć z tego biomu. Nawet jakbym został na dwie tury, to i tak bym więcej nie wziął. Wina czatu. Bulbet nie zbrejkuje, ale opa zbrejkuje, okej. Okay. No chyba w 1.1.5 wyzbrejkował. Mi się wydaje, że w 1.1.5 brejka walnął. To jest sytuacja po jego 1.1.5. Odciążony Shakti. I wojsko na Picadrillu. Ale zauważcie to, nie? On takim wojem lightowo wchodzi w to. Więźniarz może na dobrą sprawę robić tego więźniarza. Ten więźniarz może na dobrą sprawę zabrać miasto już. Albo nawet ten, jakby to sprawdzasz i czujesz, czy możesz, czy nie. Ale on tu zagrał trochę inaczej, bo soja brał. Końcowo pewnie się poddał na liszach, czy na czymś tam. Wiecie, zrobił Shaktim to. Ktoś otworzył to, tym dojechał do środka. Lub tym dojechał do środka. Shakti poddany, wykupiony. Prosty plan. Na JC każdy ma szansę z Tyrą. No każdy ma. To dzisiaj pokazał Opa. Znaczy wiesz, to co miał Opa też trzeba umieć zagrać. To nie jest automatyczne zwycięstwo. Jak nie umiesz grać, to i tak nie wygrasz. Tym razem byłeś bez puszki T4, ale i tak bym przegrał z tą puszką T4, przegrywałem. Filteścik, nextik, no właśnie się zastanawiam, czy mi się chce. To jest Opa, no właśnie się dowiadujemy, że bardzo mocny zawodnik. Zwłaszcza na crossach i generowaniu map. Skąd pobrać HD moda? Jak ze strony hoty plik jest blokowany przez Chroma? Nie wiem. Mamy kogoś ciekawego do zagrania coś? Jest coś ciekawego?
No tak średnio. Yaris. Castor jest. Castor jest gościem od tego Clash of Dragons. A czekaj, ja nie mogę tak długo grać, jestem umówiony przecież. To zapomniałem. O której? O 19. No to tak różnie może być. To inaczej zrobimy czat. Na dzisiaj będzie koniec. Jakby było coś ciekawego, to bym zagrał, ale tu nie ma nic, co mnie interesuje, szczerze mówiąc. Jakieś gówna same grają ludzie. Więc ja będę uciekał. A jeżeli będzie podobna sytuacja, a pewnie nie będzie, to jutro będzie dłuższy strumyk, bo może się zacznie od 14, może się zacznie chwilę później, no bo Opa pisał, że będzie musiał później zacząć meczek, bo nie będzie w stanie wcześniej. Więc jutro będzie dłuższy strumyk, dzisiaj był taki krótszy. Nie miałem restartów już, nie. To był koniec resów. I tak zrobimy. Jak jutro bym musiał znowu skończyć bardzo krótko, bardzo, bardzo szybko, to jutro zagram coś więcej. A dzisiaj mam kilka spraw, które w sumie tam radę załatwić dzięki temu, że zacznę to, skończę strumyk wcześniej, więc ja wam wszystkim serdecznie dziękuję. Przypominam o tym, że można zostawić kciuka. Myślę, że fajnie się tutaj wam oglądało, fajnie się grało. Mi bardzo fajnie. I miłego. Miłego. Do zobaczenia i życzę wam udanego popołudnia. Pa, pa!